Chciałabym Wam pokazać dzisiaj stronkę, o której mówiłam w trakcie naszych spotkań i do której linka zamieściłam również na swoim Wikispaces. Jest to strona fotobubble.com, która służy do tego, żeby tworzyć swój własny katalog zdjęć, no i nagrywać komentarze do tych zdjęć. Ja uważam, że to jest. Bardzo fajny pomysł do tego, żeby uczniowie tworzyli taki opis ilustracji, jaki mają do zrobienia na maturze. Mogą poświęcić mówienie we własnym domu i mogą jeszcze do tego wybrać sobie takie zdjęcia, które im się będą podobały, co na pewno jest dla nich dużo przyjemniejsze niż opisywanie zdjęć nie zawsze ciekawych i, i ładnych z podręczników. Jak posługujemy się tą stroną? Jeżeli nie jesteście zarejestrowani, to trzeba sobie kliknąć na Sign Up. Tutaj wpisujemy nazwę użytkownika, jaką sobie wybierzemy, hasło, nasz adres e-mail, przepisujemy kod i jeżeli sobie życzymy dostawać newslettera od Fotobabla, no to klikamy Yes. No i po tym wszystkim klikamy Sign Up i jesteśmy zarejestrowani. Ja jestem zarejestrowana, więc ja się zaloguję. I za chwilę zobaczycie mojego bardzo skromnego fotobabla, dlatego że ja dopiero zaczynam zadawać takie zadania swoim uczniom. Pierwszy termin oddania takich zdjęć to jest po feriach, i wtedy udostępnię wam kilka takich nagrań uczniów, żebyście zobaczyli, jak im to wychodzi. No, i jak tworzymy swojego nowego y, fotobabla? Klikamy na Create New i mamy trzy opcje. Możemy wybrać y, swoje własne zdjęcia, takie, które mamy na komputerze. Możemy sobie wybrać zdjęcia z Facebooka, wtedy się tutaj do tego Facebooka logujemy i stamtąd wybieramy te zdjęcia, które są na naszym profilu. Albo możemy sobie wkleić y, adres takiej ilustracji, którą chcielibyśmy zamieścić. I ja tutaj. Y, no, sugeruję swoim uczniom bardzo, żeby oni korzystali z grafiki na Google, dlatego że tam tego jest bardzo dużo i naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe zdjęcia. Weźmy sobie temat na przykład Eating Out, czyli ten nasz dział rodzinne i towarzyskie, i przejdźmy sobie do grafiki. No i teraz zobaczcie, wyświetliło nam bardzo, bardzo dużo zdjęć związanych właśnie z tą tematyką. Wybierzmy sobie jakieś zdjęcie, na przykład to. Klikamy na nie, klikamy prawym przyciskiem, y, kopiujemy adres obrazu. Nie, adre, nie sam obraz, tylko adres obrazu. Wracamy do naszego fotobabla. Tu klikamy wklej, create. No i zdjęcie powinno się pojawić na y, naszym profilu. Not valid URL. Jeszcze raz. Kopiuj adres obrazu. Wklej ok, pojawiło nam się zdjątko i co możemy teraz sobie z nim zrobić możemy, je, możemy mu nadać tytuł I możemy sobie kliknąć to zdjęcie jako prywatne albo jako publiczne. Jeżeli zostawimy je jako publiczne, to jeżeli ktoś wpisze tutaj w tej wyszukiwarce eating out, no to to zdjęcie nam się również, im się je również wyświetli. Natomiast jeżeli klikniecie jako private, to znaczy, że jak wpiszą nawet taki temat, tytuł, to i tak to zdjęcie nie będzie dostępne dla innych, tylko dla Was, ewentualnie dla ludzi, do których wyślecie linka. Możemy sobie również zmienić tło. Jeżeli nam takie nie odpowiada, to możemy sobie wybrać jakieś inne i klikamy sobie wtedy Save. No i mamy zdjęcie na bardzo ładnym tle. No i najważniejsza funkcja, czyli. Nagrywanie wypowiedzi. Klikamy Zezwól na użycie mikrofonu. No i mamy tylko dwa przyciski: Record i Play. Jeżeli chcecie nagrać swoje polecenie do tego zdjęcia albo opis tego zdjęcia i potem wysłać go jako przykładowe dla uczniów, to klikamy po prostu Record. A jeżeli chcecie potem odtworzyć to, co nagraliście, klikacie Play i możecie się odsłuchać. Jak Wam się nie podoba to, co nagraliście, no to jeszcze raz Record i znowu potem sobie odsłuchujemy i można tak robić aż dotąd, aż nam w końcu. Wyjdzie tak, jak chcieliśmy. No i z tym naszym nagraniem, co robimy? Jak już mamy gotowego tego fotobabla, to możemy go udostępnić przez Facebooka, albo przez Twittera, albo przez MySpace, albo po prostu wysłać mailem. Jak chcemy wysłać mailem, to nam się pojawia taka rameczka. Tu piszemy adres, do kogo chcemy je wysłać. Tutaj wpisujemy nasz adres e-mail. Y jakąś wiadomość, jeżeli macie ochotę, zaznaczamy ten kwadracik, nie jestem robotem i postępujemy zgodnie instruk z instrukcją, potem klikamy wyślij. No i tak naprawdę to już jest na tyle. Eee, no a jak, jak klikniecie sobie na My Photo Bubbles, to Wam pokaże, że to zdjęcie już się tutaj pojawiło. Eee, I w dowolnym momencie możecie je wykasować, albo możecie je zedytować, czyli zmienić do niego opis, zmienić do niego tło, zmienić do, nie do niego y, tytuł, y, czy... Cokolwiek tam będziecie chcieli sobie z nim zrobić. I to jest cała filozofia fotobabla. Na tyle. Także mam nadzieję, że Wam się podoba i że będziecie z niego korzystali. Może macie jakieś inne fajne pomysły na wykorzystanie tej strony. Jeżeli tak, to, to bardzo chętnie o tym posłucham. I to tyle. Dziękuję.